Witam po przerwie. Trzeci gość, już ostatni w tej części programu. Rozmawialiśmy o kinie, a teraz porozmawiamy o pasjach. Moim gościem jest mecenas Patryk Zbroja, adwokat i żeglarz regatowy. Witam serdecznie. Witam serdecznie, witam Państwa. Bardzo fajna pasja, bym powiedziała. Jeżeli chodzi o Szczecin, to myślę, że też mamy trochę pola do popisu, jeżeli chodzi o warunki. Ale może powiedzmy, jak to się u Ciebie zaczęło? Czemu żeglarstwo? Bo wykształcenie masz takie dosyć mocno prawnicze, bym powiedziała, z żeglarstwem chyba nie do końca związane. Kiedy to się narodziło? Czy już jako dzieciak najpierw zacząłeś? Zdecydowanie najpierw było żeglarstwo, a potem dopiero wykształcenie. Także mówisz. Ja zacząłem w wieku 7 lat, o ile dobrze pamiętam, kiedy tata wsadził mnie taką na najmniejszy jacht, taką łódeczkę, mydelniczkę optymista, powiedział dasz radę i miałem popłynąć i z powrotem. I dałeś radę. No udało się rzeczywiście, ale odtąd jak gdyby zaczęła się moja przygoda z tą dyscypliną sportu. Czyli warto chyba zacząć, bo w tej chwili odnosisz sukcesy, razem ze swoją drużyną oczywiście, bo jest to ewidentnie sport drużynowy. Powiedz, jak to w tej chwili wygląda? Co się zmieniło, zaczynając od tej małej mydelniczki, na jakiej jednostce w tej chwili pływacie? Tak, to jest to rzeczywiście sport zespołowy. Tworzymy wraz z kolegami, z którymi się... Zresztą zaczynaliśmy wspólnie na klasach właśnie takich przygotowawczych, potem olimpijskich, pływać razem na klasach mniejszych, jedno-dwuosobowych. I potem się skrzyknęliśmy w jakimś tam momencie po studiach, w czasie studiów, wtedy, kiedy zastanawialiśmy się, co dalej robić, kiedy już nie było takiego typowego sportowego zacięcia wyczynowego, a chcieliśmy pływać, no udało się stworzyć grupę bardzo zaangażowanych osób i pływamy razem w dwóch formułach, w formule flotowej na własnym jachcie i w formule meczowej, czyli ścigamy się po całej Europie w zasadzie, jeżdżąc z miasta do miasta. W czasie sezonu rzeczywiście to trochę czasu zajmuje. Trochę czasu, to znaczy ile? No, jak kalendarz rozpisujemy na początku sezonu, to jest nawet 12-14 weekendów pozajmowanych. W tym są treningi, sparingi i regaty. Regaty na ogół trwają w weekend, czyli sobota, niedziela. Czasem są dłuższe, w zależności od ich rangi, od czwartku nawet są takie możliwości. Także rzeczywiście trochę urlopu na to idzie. W trakcie naszej rozmowy widzowie mają możliwość obejrzenia bardzo ciekawych, przepięknych zdjęć. Są to zdjęcia z początku października i tu od razu bym chciała pogratulować, bo udało Wam się wygrać błękitną wstęgę Jeziora Dąbie, Tomahawk Team Bakista, także gratuluję. Dziękuję bardzo. Co to jest w ogóle błękitna wstęga Jeziora Dąbie, bo ja się kompletnie na żeglarstwie nie znam i przepraszam Cię za to, ale fajnie, że jesteś, bo możesz mi o tym opowiedzieć. Już wyjaśniam. Błękitna wstęga Jeziora Dąbie, nazywana, to są takie regaty, jedyne w swoim rodzaju. To jest prawdopodobnie najstarsza impreza regatowa w Polsce. O ile dobrze pamiętam, w tym roku była 67. jej edycja. Zaczęły się w latach powojennych. Stałym organizatorem w ostatnich latach, zwłaszcza jest klub Pogoń Szczecin i nazywane są też te regaty regatami o Puchar Kuriera Szczecińskiego. I to jest, charakterystyką tej imprezy jest to, że to jest impreza bez jakichkolwiek przeliczników. Wszyscy się ścigamy o trofeum najszybszej jednostki Jeziora Dąbia, a w rzeczywistości całego Pomorza Zachodniego, bo tak na ogół te wszystkie jednostki najszybsze wtedy się skrzykują i rzeczywiście w tym roku konkurencja dopisała, było ponad 50 jachtów na linii startu, także pomimo słabego wiatru, co pewnie widać na zdjęciach i takiej leniwej dosyć pogody, to rzeczywiście konkurencja była dosyć mocna, no ale udało się wygrać. Jak było tak leniwie, to był jakiś wyścig w ogóle, czy tak po prostu dryfowaliście? Na początku rzeczywiście sędzia główny odroczył start o jedną godzinę. W ogóle ciężko było dopłynąć na samą linię startu. Mieliśmy z tym problem, bo była taka mgła, że widoczność było do 10 metrów i gdyby nie znajomość akwenów w miarę, no to mielibyśmy duży problem, żeby tam dotrzeć. Ale po około 2 godzinach jakaś tam delikatna bryza przyszła i wystarczająco na tyle, żeby łódki wystartowały, potem jeszcze troszeczkę musieliśmy się pomęczyć na trasie, ale ostatecznie udało się po 3-4 godzinach przeciąć linię mety. Kogo możemy znaleźć na jachcie? Bo każdy ma jakąś tam swoją taką jedną funkcję, rzecz, którą tak. Swoją funkcję, którą się zajmuje. Co tam jest takiego istotnego? Bo musicie sobie na pewno bardzo mocno ufać, no bo każdy jest odpowiedzialny za coś konkretnego. Tak jest. Tak jak powiedziałem, żeglarstwo regatowe to jest ewidentnie sport zespołowy, chyba że
mówimy o żeglarstwie samotników, natomiast ja zdecydowanie bardziej lubię i bardziej się odnajduję właśnie w takim sporcie gdzie drużynowym, gdzie jestem z kolegami na jachcie i mamy ewidentny podział ról. W zależności od ilości członków załogi dzielimy sobie te role. Każdy jest odpowiedzialny za daną sekcję techniczną na jachcie, czyli jest dziobowy, który jak gdyby zajmuje się dziobem jachtu i żaglami przednimi. Jest potem trymer żagli przedniej, który trymuje te żagle, którymi zajmuje się dziobowy. Co to znaczy trymuje? Trymuje to znaczy ustawia pod kątem wiatru tak, żeby jak najlepszą prędkość łódce nadawać. To jest bardzo istotna funkcja. Jest trymer grota, czyli tego takiego większego żagla z tyłu. Czasem jest tak zwany pitman, nazywamy go liderem kokpitu również, czyli to jest taki człowiek, który jest od czarnej roboty. Wszystkie liny bardzo szybko musi układać i zajmuje się jak gdyby właśnie tą stroną techniczną. No i jest sternik. Czasem jest jeszcze taktyk, który pomaga sternikowi przy wybieraniu, podejmowaniu taktycznych decyzji, w zależności od tego właśnie, jakim składem, jak szerokim płyniemy. No i poza tymi technicznymi jak gdyby uwarunkowaniami, każdy z nas ma jeszcze dodatkowe takie funkcje związane z na przykład siłą wiatru, kierunkiem wiatru, ustalaniem, gdzie lepiej wieje, gdzie lepiej płynąć. Też patrzymy na przeciwników, czyli też konkretne osoby mają zadanie obserwowania przeciwników z lewej strony, na przykład z prawej strony, informowania na bieżąco, czyli tak naprawdę na wodzie w dobrej załodze to jest nieustanna komunikacja, czyli staramy się jakimś takim swoim żargonem, oczywiście wewnętrznym na jachcie, wymieniać sygnały, wymieniać pewne informacje, tak żeby odpowiednie decyzje sternik mógł podejmować, w którym momencie na przykład robić zwrot, w którym momencie przyblokować przeciwnika albo w którym momencie dobrze wystartować. Czyli faktycznie trzeba mieć dobrą taktykę opanowaną, tak nie tylko liczyć na wiatr, ale faktycznie dużo, dużo składowych jest, żeby zwyciężyć, to ale prawda. Wam się udało. Tak było tym razem również. Jeszcze mam takie pytanie, bo tak się zastanawiam, czy w waszej załodze jest jakaś kobieta? W załodzie meczowej raczej nie, a to z czysto prozaicznego powodu, bo tam staramy, znaczy jesteśmy, może i tak powiem, jest limit wagi. Założenie jest takie, że im załoga cięższa, tym jest to korzystniejsze na tych jachtach, na których pływamy. No i tak się złożyło, że wszyscy jako załoganci, ten limit wagi jest mniej więcej 87,5 kg na człowieka. Dosyć dużo, natomiast... Wszyscy uprawiamy sporty różnego typu i ta waga jest na ogół na styk. Czyli nie mamy możliwości, rozumiem. Musielibyśmy zrezygnować z jednego załoganta, który waży około 85 albo 90 kg, po to, żeby wziąć drugiego albo dwóch nawet, którzy ważą lżej i wziąć wtedy do załogi panią. Natomiast takie zakusy mamy, bo jest dużo bardzo dobrych żeglarek, również w Szczecinie. Naszą koleżanką jest olimpijka właśnie Agnieszka Skrzypulec, która teraz też niedawno uzyskała awans na olimpiady do Rio i bardzo się cieszymy, jak może z nami pływać. Pływa na jachcie Tomahawk z nami już też niejednokrotnie i rzeczywiście w klasie flotowej wtedy, kiedy nie ma takich restrykcyjnych przepisów dotyczących liczby załogi i wagi tej załogi, to często dziewczyny zapraszam. Jest jeszcze jeden temat, który bym chciała rozwinąć. Match racing. Co to takiego? Match racing to jest właśnie ta bardziej kwalifikowana formuła regat, którą uprawiamy. Nie płyniemy wtedy 50 jachtów na jednej trasie, wszyscy naraz, tylko walczymy jeden na jeden. Czyli mamy dwa jachty w parze, jedną załogę i drugą załogę. Jachty dostarcza organizator, czyli one są równe, po to, żeby maksymalnie wyrównać szanse. I na stosunkowo krótkiej trasie, na w miarę widocznym miejscu, bo też ideą match racingu jest spektakularność, czyli organizatorzy starają się przeprowadzać te zawody bardzo blisko brzegu, w centrach miast. Wielokrotnie te imprezy były organizowane u stóp wałów Chrobrego na Odrze w Szczecinie na przykład, po to, żeby jak najwięcej liczba osób w miarę klarownie czytała to żeglarstwo i wiedziała, kto prowadzi w danym momencie, bo jak mamy 50 jachtów, to nie jesteśmy tak w stanie do końca, nie znamy do końca tych reguł związanych z prowadzeniem regat, to nie do końca jesteśmy zorientowani. W match racingu jest to łatwiejsze. No i to, co jest istotne, w match racingu spotykają się rzeczywiście mistrzowie wszystkich klas, można powiedzieć. To jest najbardziej zaawansowana dyscyplina w tym sensie, że tam błędy techniczne się raczej nie zdarzają. Tam naprawdę wszystko, ta załoga gra jak w zegarku, pracuje jak w zegarku, jest to wszystko jak tak dobrze naoliwiona maszyna i
wygrywa ten, kto popełnia mniej błędów i staramy się eliminować wszystkie słabe punkty. I myślę, że tutaj też faktycznie załoga ma szansę się wykazać, bo nie może jakby swojej porażki zrzucić na barki słabszego jachtu, bo obydwa są takie same. To też jest istotne, żebyśmy rzeczywiście pływali w tych samych warunkach technicznych, czyli decyduje tylko dyspozycja załogi, techniczna i taktyczna. Jeszcze chciałam się zapytać, bo każdy sport, praktycznie każdy, ma swoją federację. Żeglarstwo tak samo, to jest federacja ISAF i tam zajmujesz 41 miejsce w rankingu. I to nie jest jakaś federacja szczecińska. Nie. To jest rzeczywiście Międzynarodowa Federacja Żeglarska, której członkiem jest również Polski Związek Żeglarski. I to jest taka federacja, która prowadzi różnego typu rankingi. I rzeczywiście w rankingu światowym sterlingów, match racingu zajmujemy, bo tak jak mówię, jest to sport zespołowy, natomiast widnieję ja osobiście jako sterling. 41 miejsce aktualnie, jest to trzecie wśród Polaków. Już byliśmy mieliśmy miejsce 32 swojego czasu, natomiast z uwagi na to, że ten kalendarz i konkurencja rośnie, imprez jest coraz więcej, na pewno jest dużym sukcesem utrzymywanie się w pierwszej 50. To jest taki odpowiednik rankingu ATP tenisistów, czyli mamy określoną ilość imprez w całym sezonie, określoną liczbę zawodników, nie we wszystkich imprezach wszyscy zawodnicy startują, potem się sumuje punkty z dwóch sezonów po cztery najlepsze imprezy i z tego powstaje ranking, gdzie w tej chwili klasyfikowanych jest prawie 1500 nazwisk. 41 miejsce na 1500 nazwisk. Tak jest, tak to wygląda. Super. Jak ja się cieszę, to jest kolejna osoba sukcesu ze Szczecina, naprawdę, dzisiaj bardzo przyjemny program mam. Miło mi w imieniu moim własnym i całej załogi. Proszę pogratulować załodze. Oczywiście, przekażę. Także i dalszych sukcesów życzę, bo nie wiem, kiedy sezon się kończy, czy jeszcze pływacie? Z uwagi na inne wyzwania, które ostatnio, zwłaszcza przede mną, miały miejsce, sezon zakończyliśmy w tym roku, natomiast zobaczymy, jak będzie dalej. Jeżeli dobrze pójdzie, to rozpoczniemy go w marcu. To powodzenia w takim razie w marcu. Dziękuję ja również. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem był mecenas Patryk Zbroja, adwokat i żeglarz regatowy. Ja zapraszam teraz na krótką przerwę i do zobaczenia w trzeciej części programu.